Siemano, siemano, jestem Wartas, witajcie w kolejnym odcinku z Minecrafta z Ulą, cześć! Cześć! I jestem tutaj, gdzie kopaliśmy obsydian, jeszcze dokopałem kilka sztuk, mam 14 dokładnie przy sobie. To miejsce sobie zeskrinowałem, gdyby było kiedyś potrzebne, to wyjdę i tutaj po prostu wykopię i będzie cacy. Tymczasem... Ja znalazłam portal. Tak, Ula znalazła portal, także też można było tak wykopać, ale mieliśmy tripa. Powrotem do naszych ulubionych jaskiń i można się stąd nie już wiem, zawijać. Do domu. Zepnąłbym się, ale też bym nie wiedział. Postaram się jakoś stąd wydostać. Nie no, kiedyś znajdę drogę, ja tylko pewnie kółko zrobiłam, więc zacznę się kręcić w mniejsze kółka, powinno to działać. Okej. Okay. Szkieletori, szkieletori. Dobra, tu mam lawę. Poza tym nie wiem, czy pamiętasz, ale tam było widać, że coś się świeci. Pamiętam, pamiętam. Może to o domu. Tylko, że już jest dzień i już się nie świeci. I... No masz. Nie można mieć wszystkiego. Mhm. Masz, nie połamał się. Co za kostek? Ale to chyba domek. Okej. Okay. Ciekawe, czy nasz? O czyj? Nie wiem. Halo, Herobrine? Nasz. Odkryłam, który to resource pack był taki dziadowy. Który? 50% mniej zużycia mam. Który to był? Na ładne sadzonki. Cicho, nie hejtuj. Tak, właśnie przed chwilą, jak sprawdzaliśmy na Ulicompie, to było 100% zużycia karty graficznej. RTX-a 3080. Jup. I... Trochę nie dowierzaliśmy. I tak, zobacz, no bo tak patrzę, kurde, no RAM-u zjada 11%. Procesor, kurde, luźna guma 14%, a tu grafika 100% przy Minecraftie, tak Jup. Tak, więc poszła kmina, że to możliwe, że resource pack. Nie, że to musi być możliwe. Znaczy, wywaliłam jakieś... Wywaliłam kwiatki z kaktusów, już nie będą ładne kaktusy. Mhm. I wywaliłam jeszcze kilka rzeczy. No kim? Ale tamten był, o tamtym to wiedziałam, że to jest taki dziot. Dziot. Sobie chyba idę w górę, bo... Nowe jaskinie. Uprąbane. A czy ja już jestem w domu, także... A w razie co mogę tepać? You know. You know, I know. Kobla zawsze się przyda. Jojo. Mam na sporo. Mhm. Żelaza też mamy wystarczająco, więc na razie tutaj nie tycam. Nie trzeba. No to potrzebuję patyksów. Patyksów? Mhm. A ile? Dużo. No masz? Na co? Jak to? No na co? Na tabliczki. A. Mam przy sobie trochę. Ukradłeś. Mhm. Nie, bo teraz z liści latają to. By spadały, spadały. I trzymam. Ja tutaj robię wielki test, bo się zastanawiam, gdzie się wykopię. Okej. To będzie pod naszymi zwierzątkami. Czy gdzieś, ale już jestem na samym końcu, bo właśnie... Oh shit. Chyba pod wodą. Bo dostałem piaskiem.
Ojej. Hello. Okej. Tego niekoniecznie się spodziewałem. Dobra, trzeba dać monitor. Ciemniej. Co? A zastanawiam się, gdzie jestem. Jestem koło domku. Gdzieś, o, czekaj, widzę lodowy biom. O, jest domek, okej. To kawałek. Kawałek tam, kurde, było drogi. Tu w ogóle jaka zatoka, kurde, Batcave mamy. No to fajnie. I cacy. Dobra. Pięknie. Czy już masz... Update, nie potrzebuję patyków, potrzebuję skóry. Tego to ja nie mam. Gdzie robimy portal? Gdzieś pod ziemią tutaj w naszych tych? Na zewnątrz? No właśnie tak się zastanawiałam. No. W sumie można by drzwi dupnąć. Drzwi do lasu? No to... I co? I tak po prostu tam taki pokój, czy go jakoś... No właśnie, nie wiem. A zrób gdziekolwiek, co za różnica, później najwyżej się przystawi. No dobra. Jest jakieś logiczne wejście w te zagrody? Potrzebuję bramkę zrobić. Do niego? To zrobię w starej zagrodzie. Jakby coś wyszło z portalu, to będzie zamknięte. A to nie jest stara zagroda. A co to? Był handlarz. A to skurczybyk. Wziął i zwiał. Poszukał mnie. No. Tam, zdradziecki. Dajcie tacy. No dobra, to ten... Baza na portal stoi. Można sobie... Miało coś tutaj kminić. Jaki tu wysyp itemów. Nie mam na tak zebrać, mam pełneku. Ja tam idę. Okej. Wrzucam tu. A, po prostu wszystko wrzucasz? No, bo nie chcę, żeby poznikały ity, nie? No. Dobra, czyli później z tego coś się posegreguje, tak? Mhm. Okej. Obsydianu dorzuciłem. No dobra, jest wszystko, to mogę klikać co mam, to może coś się przeniesie. O, patyksy się przeniosły. Znaczy, część, na przykład kobel. Takie rando bloki, to już jest oznaczone, nie? A, gdzie? A tutaj, dobra, sorry. Tylko ja wrócałam, żeby mi te nie zniknęły. No, 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 czaję, czaję. Co, ze swojego ekwipunku też tutaj powrzucam jakieś rzeczy, co mam, to później z tej skrzyni będzie się nosić gdzieś. Myślę. Dobra. A, węgiel. Pierwszy ucięć. Łuki mogę ze sobą złączyć. Będzie super łuk. No i sobie zostawiam oczywiście. O, wiadrako z wodą już mogę wytegować. Diaksa mogę wrzucić. Cacy, cacy.
Idę po kolejne rzeczy. Okej. Nice. Powsadzam do tej wyżej, żeby się nie mieszały. Obojętne mi. No dobra. To do tej niżej. Od razu skrzynia. To już niepotrzebne, to nieważne. I po kolejnej. No, skrzynki się przydadzą, spoko. Dobra, dobra. Uhuu. Posypało się bogactwo. Nie to. Dobra. Ta skrzynia załatwiona. Pip, pip. Dużo jedzenia. O, nie zmieściło się. O, powyżej tam. Tam pusto na górze bez skrzyń. Zrobiło. Ty mogłeś tam sobie jakieś skrzynki zostawić, nie? A, to później coś się tu dekoruje. Dobra, robi się nocka, to się prześpię. To nie musimy razem. Dobrze. Myk. Tutaj było. Dobra, od razu z balkonowej tej wziąłem, z tej na tej, na tym. To z mojej łódki? Tak, tak, z łódki. No nie przesadzaj, to mogłeś posegregować. Póki co przerzucam. Dobra, zgarniam kobla. Teraz ogarnę. A do skrzyni z koblem... Na Deep Slate'a też wrzucać koblowego, czy nie? Nie. Kobel i skobel. Okej. A na górę to randomowe bloki? No, później się najwyżej to rozdzieli. Okej. Tacy, tacy. Dobra, co to w ogóle jest? To drewna, sadzonki, potworki, bogactwo, mniejsze bogactwo. Myk. Może tutaj nie. Okej. Okay. Potwory drewniane, okej, okay, czaję, czaję. Bambusa dać do... tak, do drewna, okej. Okay. Bambus to patyki. Ale był wsadzony z sadzonkami tu z lewej strony. Bo da się go też posadzić. Okej.
O tak tutaj. No, dwóch tabliczek mi tylko zabrakło, więc dobry wynik. No. To można powiedzieć, że się machnęłam w obliczeniach. Patrz na te skrzynie, co i jak, żeby ogarnąć na później. Jednego jabłuszka brakuje. Aha, bo ja tu wsadziłem, dobra. No to takie, wiesz, że niby magiczne rzeczy, nie? No, no, no. Czaję, czaję. I kurde, cały... Cały śmietnik ogarnięty z góry. No bo część mam właśnie w ekwipunku, to co została reszta. No. A dobra, przynajmniej tutaj. Nie będzie tak zalegać, że nie wiadomo co gdzie było. Także też cacy. Pytam, zajrzę. Ej, są dwóch miejsca. No właśnie widziałem, dlatego tak rozkminiałem, o co chodzi. A mamy zapalniczkę, dobra, bo ja szukałem flintu akurat. A patrzę, że jest zapalarka. Też jeden. A to nie zauważyłem. To ten, to ja może portal pójdę odpalę. A wyrzuciłaś? A gdzie był? A tutaj? I to odkładam. To pójdę portal odpalę. Ja też chcę. To chodź. Żeby odpalić. O. Oki, to pa. Pa, pa. Chodzę. Na hardcora? Uuu. Daj popatrzeć, czekaj. Łoż ty. Ale tu te... czerwono. Tam są te świnie. I niezłe. Te, i te niskie, i te wysokie. To wyglądają jak animu dziewczynki. No niefortunna ta wysypka. No, byśmy musieli naprawdę kawał dalej postawić portal, żeby nam pozycję zmieniło. No to trzeba się będzie przygotować tutaj na wejście. Dużymi zapasami. Będzie można. Przejmować netar. Tam jest chyba ta twierdza. Twierdza jest przed nami. Nice. Przede mną jest nasz piękny domek. O tutaj. Dobra. Tacy. Tacy, tacy, tacy. Uch, FPS aż straciłem. Ładuj. Mik. Po co mi czanki z neteru, jak nie jestem w neterze, co nie? Jo. Dobra, także... Widziałeś, że mamy książki już wsadzone? O kurde, jak to się wyciąga? Prawym. To skąd mam wiedzieć, że to jest? Nie wiesz. Okej, czyli to można jakoś, nie wiem. Nie wiem, nieważne. Ale ciekawe. Gierę przewinę. Ta na przykład jest pusta. To ma kolor randomowy? Nie, każdy slot ma swój kolor. Chyba, że jest enchantowana, to jest inny, tak? Nie. Nie, też.
No dziwne to. Nie wiem, jak to działa. No, dokładnie tak. Zamiast mieć skrzynki... No, to się wkłada, ale chodzi mi o te kolory, że... Enchantowane, no, a nie enchantowane. No nie ma. Każdy slot półki ma swój kolor. Koniec, kropka. No dobra, już. Nie rozróżniasz. Tacy. Ja po prostu pamiętałam, gdzie wsadziłam ją. Okej. Okay. Boże. Zapamiętała i zrobiła chłopu taką zagadkę, że masakra. Chłopatko, co się dzieje? Halo, ja nie wiem, za dużo na moją głowę. Masakra. Próbuję wyjść na świeże powietrze, ha, deszcz pada, no dobra. No ładnie. Masakra, moja głowa wybuchła 5 razy. A jeszcze się trzyma, no kurde. Chłop półkę na książki rozkminia. Jak to działa? Ładam książkę i stoi. O co chodzi? Seczu. A tu nie przyniosłeś tego. A, zapomniałem o beczkach. O gałgan. To właśnie beczki. To są właśnie złe beczki. One tylko czekają na potknięcie. Gałgan. Co jak tam świnia z neteru wyjdzie? To ją zabijesz. A jak to będzie giga świnia? Giga czad do świnia? Tak. Taka z działkiem. Chyba jeszcze tego nie wprowadzili, to masz szansę. No okej. Okay. Była taka gra, że chodziły świnki komandosy. Ja pamiętam. Bo ty stary jesteś, to pamiętasz. No to właśnie na odwrót powinno być, że starzy to już nie pamiętają. Chyba, że to działa tak, że kurwa, kiedyś to było. Wtedy to rozumiem. Dobra. Tacy. Dokładnie tak to działa. Dobrze, magazyn uznaję za wstępnie skończony. Tak, tak. Dzisiejsze nasze plany, czyli ogarnięcie neteru, wejścia i magazyn skończone. Nie pięknie. Nie. Jo. To ja tutaj ściągam czapę i dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeśli ten odcinek wam się podobał, ustawcie koniecznie łapeczkę w górę. Dzięki wielkie za to. Właśnie tak. Ula zostawiła nawet 3 łapki. Bardzo. Dwie. A to widziałem, że jedna taka zdalna była tak. Jedna była za daleko. A, okej. Okay. Z multikonta rozumiem, dobrze. Tak. Była łapka bez wirusa. Dobra, może być. I do następnego. Na razie, cześć. Żółwiczek, yo. Aha.